kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Huśboxa. Słuchajcie, no cóż, mamy święta, więc dzisiaj w zasadzie jest sobota? Tak, sobota. Dokładnie sobota, dzisiaj chodzimy z koszykami, czy część z was chodzi z koszykami, ja tam jakoś z koszykiem nie chodzę. Jakoś ze świętami, słuchajcie, nie przepadam, więc też jakoś specjalnie się w to nie bawię. No ale są święta, więc no, dzisiaj święto, jutro święto, pojutrze święto, więc cóż. Słuchajcie, w najbliższym tygodniu po świętach oczywiście czeka mnie duży update. Pewien update paczki jeszcze, więc znowu będziecie mieć update, oczywiście wszyscy wspierający i subskrybenci Twitcha, więc możecie się spodziewać. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że dzisiaj tak na luzaku wykończę sobie to pomieszczenie tutaj, bo tak widzę, że jest kurczę nieskończone od dłuższego czasu, więc fajnie by było je ogarnąć. Klinkierową to potrzebuję. Później wam pokażę, czym będę się zajmował za niedługo, bo w sumie turbina jest gotowa, na samym końcu wam jeszcze ją pokażę, tam jak jest ustawiona i tak dalej, więc to wszystko działa, energię produkuje. Zostało mi tylko sobie odebrać questy i skończyć jeszcze questa jednego, ale to tak jak mówię, za chwilę. No kurczę, czkawka pijacka. I będziemy pewnie ruszać, słuchajcie, dalej. Jeszcze dużo modów zostało do ogarnięcia, więc no czeka mnie jeszcze bardzo dużo nagrywek, dużo odcinków, więc spokojnie. Dobra, tutaj sobie to dobra, nie wiem czy sobie tutaj dobrze by było, może całość, nie? Dobra, i tutaj i tutaj, dobra, cak, 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 dobra. No wyglądało niebo lepiej niż tutaj taka niedokończona jaskinia, że tak powiem. No tutaj też damy sobie cegłę, to w niczym mi nie przeszkadza i tak tutaj raczej wchodzić nie będę, no ale jest. Dobra, jeszcze tutaj ten kawałek, dobra. I tutaj jakbym mógł. Okej, okay, cak, cak. I jeszcze tu. Dobra. No od razu przyjemniej, nie? Dobrze jest. Dobra. Tutaj w sumie też bym można było zamienić, jak już tu jestem. Okej, okay. Pięknie, ładnie. Dobra, no to teraz pokażę wam tą turbinę. Ona już działa w sumie. Chociaż sprawdziłem, może, bo może nie działać, słuchajcie. Ale raczej powinna działać. Potrzebuję uranu jeszcze, bo tak czy będzie, no ten. Tutaj dałem więcej tych kratek i zlikwidowałem ten w sumie takie barierki. Są cztery teraz te control rody, ponieważ cztery pojemniki na paliwo, na uran. Tutaj podłączyłem pompę do reaktora, bo tutaj gotuje nam tą wodę na parę. Obiekt zamknięty oczywiście, tutaj mamy wodę, tutaj mamy parę i to jest tak szczelne, takie all in one. Można by powiedzieć chłodzonko. Cały czas działa, temperatura 462 stopnie, także chłodniutki jak nie wiem co. No i tutaj się kręci 1400 obrotów, więc w zasadzie można by podnieść trochę. Czemu nie leci? Czemu 5-3 tylko? Halo? Nie wiem, czy tych roadów nie trzeba będzie troszeczkę wyciągnąć, bo nie mogę, bo to mamy chyba na 98 właśnie. Dajmy sobie na 95. Nawet na 90, dobra. Pręt oczywiście po to, żeby troszeczkę tą temperaturę zbić. Tu nam temperatura teraz skoczy. Okej. Okay. No nawet nam sporo skoczyła.
Dobra, zobaczmy jak tutaj. Turbina, czym już mamy 1700, dobra. Tutaj troszeczkę sobie zejdziemy. 5-3. I mamy. Bo ona powinna się tak kręcić około 1800 obrotów. Jest w sumie w sam raz. Ale widzę, że rośnie jeszcze. Trzeba chyba troszeczkę te pręty 2900. Chyba za dużo te pręty wysunęliśmy. Więc wsuniemy je z powrotem na 93, 94. Nawet spróbujmy 95. 95, 95, dobra. Temperatura powinna zlecieć w dół. Leci w dół. Jednocześnie tutaj obroty też powinny się normalizować. 1870. To już poniżej tego nie możemy zlecieć. Ale dobra, obroty już spadają. Okej, okay, będziemy widzieć, ale oscyluje na razie w obrębie 1800 tych obrotów, więc powinno być w miarę okej. Okay. Ale i tak się kręci, napierdziela równo, nie? Zobaczmy jeszcze. 1869. Na 2200 obrotów. No dobrze, chodzi teraz. Czy produkujemy sobie tutaj tą energię. Chociaż nie wiem, czy tego nie możemy, nawet może na razie wyłączymy sobie. I turbina nam się też zatrzyma. Bo w zasadzie, chociaż turbinę też możemy na razie wyłączyć. Bo w zasadzie tu mamy full. I jeszcze jakby nie patrzeć, słuchajcie, mamy full. Mamy full też w tym. W bateriach po prostu. 800 obrotów, powinna się zaraz zatrzymać. Okej, widać, że stopuje. No. Stop. No powiem szczerze, długo się zatrzymuje. Okej, stój. 200 obrotów jeszcze. Zanim ja to wykorzystam, to co się tu naprodukowało, to wow. Szkoda, że ona tak się nie kręci właśnie, nie? Tak realnie, tylko ona tak napierdziela, ona się nie kręci, ona po prostu napierdziela tymi obrotami. Ona powinna się według mnie tak bardziej wolniej kręcić, tak jak na przykład elektrownie wiatrowe, nie? Że tam się powoli kręci, a mimo wszystko produkuje, nie? To by było spoko. Dobra. Więc na razie spokojnie tutaj ten reaktor może być off, bo tak jak mówię, energii jest pod dostatkiem. Zobaczmy sobie tutaj. To jest full fullów. I na razie się nie zanosi na to, żeby tej energii miało braknąć. Zwłaszcza, że u góry mamy wiatraki jeszcze i panele słoneczne. Plus reaktor z powach też generuje. Także wydaje mi się, że i tak jest spoko. Dobra, słuchajcie, ale aha, dobra, moment, bo my musimy jeszcze zakończyć questa. Bo mam tutaj questa z immersiva będę chciał ruszyć, w ogóle z immersiva coś tutaj jest dodatkowo. Słuchajcie, z immersiva, tylko z bigger reactors chciałbym zaliczyć tego questa. Ten jest akurat opcjonalny, więc nie jest ważny, a tak to będę miał całość wtedy. I tutaj musimy sobie zrobić taki bloczek, quest task screens. Wybieramy sobie jeden i musimy go załadować 10 milionami FE. Dobra, więc posłuchaj go zrobić i tak jak mówię, załadować. 10 milionów chyba nie będzie problematyczne.
I w międzyczasie co jeszcze chciałem? A dobra. To zróbmy może ten bloczek. Wtedy zakończymy sobie tego questa. Okej, okay, w sumie jeden na jeden wystarczy. Stone i książka, okej. Okay. Mamy książkę jakąś? Book. Jest na szczęście jedna, znaczy dwie nawet. Stone. Mamy zwykły stone? No nie wiem, czy nie mam stone'a zwykłego. No nie mam, ale bieda. Dobra, to musimy sobie go przepalić tutaj. Trochę się przyda, nie tego. Dobra. Będziemy mieć w sumie, można powiedzieć, że pierwszego takiego full questa ogarniętego. Dobra, i tutaj już mamy, wyskoczyło nam, że to mamy. Teraz musimy tylko naładować go do 10 milionów. Tak mi się wydaje. To wystarczy, że go tam podłączę pod wyjście z turbiny. Tam w turbinie jest chyba 2,7, nie? Trzeba będzie naprodukować ewentualnie. Najwyżej się włączy reaktor i zaliczymy, nie? Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. Ale kiedy ja mam wiedzieć, że to ten? Że to już? Tu mam cały czas 0%. Dobra, i powiedzcie, jak będziemy mieć right krojem przyciskiem. Output power into the task screen block. Okej, mamy tutaj 10 ME. A możemy sobie skinka ogarnąć. Jakikolwiek skinik, nie? Dobra, ale to akurat skinik mnie nie interesuje. O! Yes! To się da jakoś ten? To się da jakoś w ogóle zniszczyć? Postawiłem, ale się nie chce ten. No i okej, mamy, słuchajcie, całego questa poza tym opcjonalnym zrobionego. Nice. Tylko jest problem, no pickaxe. Ty, ja może po prostu zwykły pickaxe. Kurde. Sobie zrobić zwykły kill-off. To może z mechanizmu nie chcę. Ty, no to już nie bangla. Skin, input mode, air. Nawet jak damy tego. Co tu się zmieni? Nic się nie zmieni. Po prostu zrobimy to w ten sposób i tyle. Dobra. To możemy na razie
turbinę wyłączyć, no bo luz bluz. Quest zaliczony, więc sobie mam całego questa z Bigger Reactor zrobionego. Super. Więc tam i w tym modzie mi już w zasadzie nie zostało nic, tylko cieszyć się ewentualnie z energii. No chyba, żeby zaczęło brakować, że to wtedy trzeba będzie kombinować, wiadomo. I teraz też chciałbym troszeczkę poruszyć temat. No tam mam jeszcze do budowy trochę rzeczy. Zobaczymy też, jak ten update wleci. W zasadzie mam tutaj do budowy, tak, tutaj te pomieszczenia. Tutaj będzie ten Hexarray i tak dalej. Nie wiem jeszcze jak z Botanią, bo Botanię też będę chciał ruszyć, ale Botania chyba będzie mu potrzebować dużo więcej miejsca. A co tu się zruszało? Łe. Więc zakładam, że Botania po prostu więcej miejsca. I... No i raczej tutaj się nie zmieści. Ale to na Botanię w sumie i tak trzeba chyba miejsca gdzieś na zewnątrz. Ale najgorsze jest to też, kurczę, że ja tutaj tak nie mam takiego fajnego... Nie mam takiej fajnej miejscówy. Wszystko jest takie mech. Tu jeszcze ta wyspa. Myślałem, że to będzie fajnie tak się wybudować tutaj. A wcale nie jest fajnie, wcale nie jest fajnie. Ale coś szykujemy, słuchajcie, na update. Więc jak będziemy szykować update, to być może... Być może się zdarzyć tak, że będę się przeprowadzał i wtedy trzeba będzie pozabierać trochę rzeczy i to będzie też czasochłonne, ale to zobaczymy, może się przeprowadzę po prostu w inny rejon, więc to się okaże. Ale dobra, to w sumie jest nieważne na razie. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą chcę tutaj się zabrać, to jest Immersive Engineering. Tutaj są fajne rzeczy, widzę, jak Pierce of Heavens, czyli Make a Mining Drill, Buzzsaw. To może być ciekawe, nie? Piła taka noturowa czy coś. Wooden Grip, Heavy Engineer Block. Ciekawe, czy w ogóle coś takiego mogę wykonać teraz, nie? Jeżeli co, miałbym na zasadzie piły do cięcia drzewa? To by nie było złe, nie? Okej, okay. I tutaj co my tu potrzebujemy w ogóle? To ustrojstwo. Copper Nugget, okej, okay. Copper Nugget. Całe dwie sztuki, aha, okej. Okay. A, dobra, wiem już co będzie problem. O, Kourase Oil, okej. Okay. Było Cock Owen. Taki bloczek. Jezu, zabijcie mnie, ale jaki to był? Ubijcie mnie, ubijcie i bójcie. Immersive. To, Coke Brick. Nie, Coke Owen. No nie mówcie, że tu... O ja pierdzielę, że klej potrzebuje. Tu pada. Czekajcie, no to zrobimy tak. Spanko. Faktycznie ja nie mam tego. Nie mam tego briku. A czekajcie, może mam. Jednak mam. Kurczę, ja to teraz. Upsi. No bo nie mogę tego tam na razie no, na piwnicę dać, no bo zwyczajnie wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Ołki, dołki. I teraz potrzebujemy hammer jeszcze. Ale hammer mam w tym drugim systemie, bo słuchajcie, zrobiłem sobie też drugi system. Tam do tego świata, gdzie mam te wszystkie rzeczy, które mają hashtag NBT, tagi NBT. I mam sobie tutaj. I on jest połączony bezpośrednio z... on jest bezpośrednio połączony z tamtym Dimensionem, więc tutaj nic się nie dzieje, a gdyby coś się działo, to ewentualnie zawsze tamten Dimension mogę usunąć i nic się nie wysypie. Także u was też to polecam zrobić, jeżeli będziecie grać na jakimś boksie, to koniecznie uważajcie na to.
Dobra, no to teraz będzie nam się robić ten Courasse Dirt. Boże, Courasse Dirt. Crude Oil. Co my się z tym dirtem? Nie wiem, mam jakieś... Ja zawsze dirt lubiłem, więc... Okej, okay. Crude Oil. A tu jest Courasse Dirt. Czyli jak to zrobimy, to musimy dopiero zrobić tu drewno i tak dalej. No to troszeczkę zajmie. Tu mamy jedną sztukę tego. Tu dostałem ten... Plus jeden tu. Mogę w ogóle ściągnąć ten enchant stąd? Czy to jest nieściągalne? Bo to jest jakiego modu książka? Skwarka. Skwarka. Dobra, skwarka możemy ściągać, czy nie możemy? A, one nie, wtedy placable. Czy mamy teraz tutaj looting? Looting jedynka, no jest. Placable. Czyli pewnie możemy sobie teraz zrobić tak. A, jednak nie możemy o tu. Any. A coś się stanie, jak tutaj wrzucimy jeszcze? A, teraz już nie możemy wrzucić, dobra. No, to w sumie nam ta książka już chyba nie jest jakoś specjalnie potrzebna. Dobra. Tu możemy na razie oddać to. Okej. No i co? I trzeba będzie czekać, co wasze tam to będzie przerabiać. Oczywiście dzisiaj jest, słuchajcie, piątek nad ranem. Jest godzina 4:23 nad ranem w piątek, więc wy to oglądacie w sobotę. I dzisiaj jeszcze w piątek wieczorem będzie stream, więc to, co będzie na streamie, będzie już po odcinku. Więc jeżeli ktoś będzie z was na streamie, to będziecie mogli mieć takie Dobra, tu się 500, dobra. Aha, bucketów jeszcze będę potrzebować. Bucket. No nie miałem żadnego tego oleum. A szkoda. Okej, on mi się to... Aha, tysiączka musi być. Ja mi się będzie tutaj napełnił. No to trochę to potrwa. No nic, to w takim wypadku jutro sobie tutaj poogarniamy. Spróbuję, słuchajcie, zobaczyć jeszcze tą botanię, ale właśnie z botanią będę chciał ruszyć dopiero już po tym update'cie poweekendowym, poświątecznym. Myślę, że może na przyszły weekend ten update będzie. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. To wtedy, to wtedy zacznę się zastanawiać nad tą botanią. To jest z tego. To w ogóle jest Hexaray. Okej, Hexaray tutaj też to będzie ruszyć. A Hexaray chyba mam. Tutaj jest Hexaray. Hexaray jako dużo tego nie ma. To Hexaraya też sobie w miarę zaliczymy. Ars Novum. Tutaj zostały mi te do ogarnięcia. I tutaj polecimy z tymi. Tutaj też troszeczkę tych rytuałów trzeba będzie poogarniać. To trzeba mi też obadać. Tutaj ma coś jeszcze takiego dodatkowego? Nie ma. Dobra, to w sumie tego Ars Novum też będzie można ogarnąć. Nie wiem, powiem wam tak, Ars Novum całkiem spoko, jest dużo takich różnych fajnych zaklęć, ale wydaje mi się, że na przykład taki przykładowy Towncraft był lepszy, no ale to wiecie. Create'a kiedyś też by trzeba było, bo to są fajne rzeczy, ale Create jest trudny i tam naprawdę będę musiał się poradnikować. Mechanizm to wiadomo. Tutaj ogólnie z mechanizmu nie wiem, jak teraz sobie to zrobić, bo widzicie, na przykład hit generator jest przed Metallurgic Infuserem. Muszę go zrobić, żeby zaliczyć Metallurgic Infuser, Osmium Kompresor i tak dalej. Będę chciał to takie te w zasadzie questy pozaliczać, więc dajcie znać mi w komentarzu, czy chcecie kiedyś taki odcinek, żebym sobie zaliczał te questy, czy ewentualnie zrobić to na streamie i wrzucić wam zapis takiego streamu, gdzie będę zaliczał to po kolei. Bo widzicie, na przykład te rzeczy ja mam zrobione, ale te questy nie są odebrane, bo ich nie mogę na razie odebrać. Zwyczajnie po prostu, a chciałbym to odebrać, żeby to tutaj pójść z tym, no widzicie, tutaj też solarki mam, wiatrówkę mam też, stal też robiłem, te kable robiłem, widzicie, to są wszędzie zafajkowane rzeczy. Tutaj pasuje odebrać, bo są po prostu nagrody, nie? Exp i dodatkowe tam feature'y, nie? Tutaj kolejne, to mamy. Jetpack też mam. Atomic Disembler mam. Quantum Enchant Portal, nawet nie wiem, co to jest, ale trzeba będzie obadać. Konfigurator tego też nie robiłem. Custom Portals?
Dobrze brzmi. To trzeba będzie ogarnąć. Później mechanizm Advanced, to już w ogóle jest kosmos. Jakieś, kurde, reaktory, fuzje i tak dalej. No, przyjdzie też na to czas. Thermal Viscrafta, ogólnie obecnie Viscrafta tutaj możemy całkowicie zdelejtować, bo Viscrafta nie mamy już. Także tutaj trochę tego będzie. No i ta botania tutaj mi siedzi. Kwiatki na razie ogarnęłam, a z botanii tutaj ogólnikowo, widzicie, to jest teraz odkryte przez edycję. To zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj w botanii jest. O, jakie fajne. Gaia Spirits. No, także botania naprawdę może być ciekawa. I to w kwiatki pójdziemy. Później Evilcraft. Evilcraft też będzie spoko. To na przykład już miałem, coś tam spiritusy i tak dalej. Concerning Blood, tutaj w krew, czyli to pomieszczenie na dole jedno na pewno będzie pod tego Evilcrafta, ale muszę zobaczyć tak naprawdę, ile tego potrzebuje miejsca, więc zobaczymy sobie na jakiś poradnik albo coś. Hexary to ok, Mystering in Occult to też jest w miarę spoko. Jeszcze mamy tutaj taki modzik, ale widzę, że go nie ma tutaj w tej wersji, czy w questach. I on się nazywał... no właśnie, jak on się nazywa, ale chyba są te... Nie Artifactis, nie Supplementires. Forbidden Arcanus? Tak, o właśnie, Forbidden in Arcanus. To też jest fajny modzik. Też różne fajne rzeczy może tutaj robić. Widzicie ten... ten stół taki robiłem do tego... To jest jakaś tam fuzja się działa, tam się działy różne ciekawe rzeczy. Są fajne, widzicie, kilowki, to można by też po prostu porobić, żeby to też mieć ten. No i tutaj do tego Forbidden Arcanus też chciałbym osobne pomieszczenie, takie, wiecie, magic. No wszystko pewnie tam pójdzie na dole, no ale tak jak mówię, trzeba poczekać jeszcze na ten update paczki, które będzie i zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonować. Dobra, słuchajcie, więc cóż, dzisiaj sobota, także bawcie się dobrze, smacz tego jajka oczywiście, najedzcie się przez święta, żebyście byli zadowoleni. My się, słuchajcie, widzimy w kolejnych odcinkach, dzisiaj jeszcze na kanale filmy się pojawią. Jutro oczywiście w niedzielę również się filmy pojawią, pojawią się oczywiście też w poniedziałek oraz po świętach, zaraz we wtorek również te filmy będą, także zaglądajcie. Oczywiście przypominam o tym, żeście zostali wspierającymi, jeżeli ktoś ma ochotę, to od piątaka może zostać wspierającym. Oczywiście wszystkie wielkie dzięki za to, że wspieracie mój kanał i przede wszystkim moją osobę tutaj w tym, co robię sobie tutaj na tych YouTubach. No i oczywiście przypominam też, że możecie wbić na mojego Twitcha, streamuję od poniedziałku do piątku, od 20:30 codziennie na moim Twitchu, linka do Twitcha macie w opisie. Oczywiście też daję info już teraz, że w poniedziałek, czyli w pierwszy dzień, w drugi dzień świąt, czyli poniedziałek wielkanocny, czy tam Śmigus Dingus, czy Prima Aprilis, zwał jak zwał, chcecie nazywać jak to, jak nazywacie, streamka akurat nie będzie, więc widzimy się na streamie dopiero, słuchajcie, we wtorek, czyli po świętach, bo w poniedziałek zwyczajnie mnie nie będzie, będę się leniwił i objadał gdzieś tam pewnie urodzinki. A tymczasem, słuchajcie, bawcie się dobrze, do zobaczenia, do usłyszenia, smacznego i na razie, hej.